Arcadia Fire Company przedstawia produkty Vita System. Produkty Vita System prezentują nowoczesny design w postaci zabudowy z elementów betonowych, który cechuje prostota montażu, o czym przekonają się Państwo za chwilę. Przed rozpoczęciem prac podstawę systemu należy umieścić w docelowym miejscu i rozpocząć od poziomowania. Służą temu nóżki wyposażone w śruby, ułatwiające samodzielną regulację poziomu. Dolna śruba poziomuje, górna natomiast blokuje możliwość dalszej regulacji. Kolejnym krokiem jest montaż tymczasowego elementu, który ułatwi ustawienie pieca w odpowiedniej pozycji. Element mocujemy przy pomocy śrub. Sad kominowy ustawiamy w odpowiednim miejscu. Czynność ta powinna być wykonana przez minimum dwie osoby ze względu na gabaryty i wagę całego elementu. Na tym etapie usuwamy element tymczasowy i przechodzimy do podniesienia pieca do wysokości 541 mm od dolnej części podstawy do dolnej framugi paleniska. Gdy piec znajduje się na odpowiedniej wysokości, należy go wypoziomować według schematu zaprezentowanego na początku filmu. Nie zapomnijmy o zablokowaniu możliwości obrotu nóg pieca. Czas na połączenie pieca z kanałem powietrza. Jeśli kanał wychodzi z podłogi, podłączamy go na tym etapie. Jeśli jednak wychodzi od ściany, należy przygotować pierwszy element obudowy. W tym celu ostrożnie układamy go na styropianie w pozycji stojącej. W zaznaczonym miejscu umieszczamy dekiel i obrysowujemy środek. Następnie przewiercamy otwór. Obracamy element o 180 stopni, przykładamy dekiel do wywierconego otworu, obrysowujemy boczny otwór oraz obrys dekla. Przewiercamy drugi otwór, a następnie przy pomocy wyżynarki wycinamy otwór powietrza. Czas na montaż pierwszego elementu obudowy, który możemy wykonać przy pomocy zaprawy murarskiej bądź żaroodpornego silikonu. Element nasuwamy od góry pieca. Zadanie to powinny wykonać minimum dwie osoby. Następnie montujemy dopływ powietrza i rozprowadzamy zaprawę pod kolejny element betonowy. W następnym kroku montujemy uchwyty mocujące do ramy wykończeniowej drzwi pieca. Z dwóch stron cztery śruby z każdej strony. Po ich zamontowaniu możemy przystąpić do układania kolejnych elementów betonowych. Jeśli kanał odprowadzający spalinę znajduje się w ścianie, postępujemy według procedury opisanej na początku filmu. Następnie montujemy przewód odprowadzający spalinę. Kolejnym krokiem jest ułożenie betonowych elementów narożnikowych. Mocujemy je przy pomocy zaprawy murarskiej. Łącznie jest to 12 elementów po 3 na każdy narożnik. Czas na kosmetykę to jest montaż framugi paleniska. Po jej ułożeniu w odpowiedniej pozycji mocujemy ją przy pomocy śrub po dwie z każdej strony. Kolejnym krokiem jest montaż górnej płyty oraz dekla. Gotowe! Teraz możemy się cieszyć domowym ciepłem bijącym z kominka typu Vista System 80.